Witam Was, koledzy wędkarze. Dużo działo się przez minione 2 miesiące, a te, co teraz będą, zapowiadają się masakrycznie po prostu pod względem ilości imprez. Dlatego zaczynamy! Tak jak wiecie, często pływamy również na łososie. Nasza ekipa wybrała się też na takie międzynarodowe zawody na Helu. Mieliśmy swoją ekipę na jednostce strażak. No i muszę powiedzieć, że byliśmy chyba największymi przegranymi tych zawodów, ponieważ nasza ryba, największa ryba tych zawodów, najcięższa, 20 kilo wagi, po prostu nie spełniała warunków tej najdłuższej. Zabrakło 3 mm, skumajcie się, 3 mm, żebyśmy wygrali 6000 zł. No niestety, firma Dragon, ich w zasadzie ludzie złowili taką długą rybę, powiedzmy wręcz szczupakową. Troszeczkę chudsza niż nasza, tak się troszeczkę śmieje, no ale była dłuższa. A tu chodziło o to, żeby złowić jak najdłuższą rybę. Oczywiście w kwietniu masa różnych dziwnych jeszcze rzeczy innych się działa. Bardzo dużo flounder pojawiło się we Władysławowie. Śledź jest w porcie, więc śmiało zachęcamy do tego, żebyście się u nas też pojawili, powędkowali. Ale najmocniej zapraszam Was na imprezę, która będzie 1 maja. Będzie to rekord Guinnessa na plaży we Władysławowie. Tak jak wiecie, w zeszłym roku żeśmy ustanawiali rekord Polski w długości wędkowania ciągłego na plaży. Tam były takie obostrzenia, że to musiał być jeden klub. Wszyscy zawodnicy musieli należeć do jednego klubu, więc siłą rzeczy my zapraszaliśmy Was na to, żebyście się do nas przyłączyli, powędkowali z nami, ale niemniej jednak rekord musiał być ustanowiony przez zawodników jednego klubu. W tym roku robimy rekord Guinnessa i na czym on polega? Polega na tym, że każdy może przyjść do nas, przynieść wędzisko, chodzi o samo wędzisko, bez kołowrotka, położyć je na specjalnym takiej macie, na ziemi. My będziemy z tych wędzisk układać najdłuższą linię złożoną po prostu z samych wędzisk, tak? No i oczywiście rekord Guinnessa rządzi się zupełnie innymi prawami. Wszyscy mogą w nim uczestniczyć, to jest na pewno bardzo duży plus. Minus jest taki, że musimy co najmniej 1000 wędek do tego Guinnessa zakwalifikować, więc potrzebujemy Ciebie, żebyś Ty przyszedł, przyniósł wszystkie swoje wędki. Każda wędka dostanie na blanku taką specjalną certyfikat, taką nalepkę, certyfikat Guinnessowy, można by było tak to powiedzieć, taką okolicznościową nalepkę, że brało udział to wędzisko w rekordzie Guinnessa. No a Ty oczywiście dostaniesz taki pamiątkowy dyplom. Niemniej jednak wszyscy zawodnicy, którzy tego dnia będą czynnie uczestniczyć w tym rekordzie Guinnessa, mają też szansę na nagrody, ponieważ będą losowane wędziska i to nie jedno, nie dwa, nie pięć, więcej. Także warto się pojawić. Pamiętajcie, 1 maja, plaża centralna we Władysławowie, to jest ta plaża od portu w stronę Chłapowa, aczkolwiek my będziemy się rozkładać tuż przy porcie, godzina 9 rano, naprawdę warto być. My będziemy oczywiście, zanim będziemy na tym Guinnessie, to będziemy jeszcze u kolegów z Pomuchla w Lubiatowie na imprezie w sobotę. Także to też mam nadzieję, że przypomnę Wam o tym. No, zapraszamy wszystkich wędkarzy, nie tylko surfcastingowców na śródlądziu. Macie wędziska, przyjedźcie do nas. Oczywiście rekord Guinnessa, myślę, że się szybko uporamy z tym. 9-12 jest przewidziane, to układanie tych wędzisk, tam te wszystkie sprawy biurokratyczne. No i myślę, że gdzieś około godziny 15, tak nieoficjalnie zaczniemy naszą 3 majówkę z Władek Team, czyli wędkowanie takie niezobowiązujące metodą surfcastingową na plaży. Zawsze jakaś tam nagroda jest, także warto zostać później, powędkować sobie z nami, powymieniać się może jakimiś doświadczeniami, bo tak jak wiecie, to już jest maj, już niedługo jest Grauwel, także tego wszystkiego jest bardzo dużo później we Władysławowie czy w okolicach Władysławowa, no i warto wypróbować sobie po prostu łowisko. No i witamy w naszym stałym punkcie programu, czyli prezent od sponsora. Zawsze wiecie, losujemy jakieś gadżety. Dzisiaj będziemy losować
stówę od wędkarskiego Koma, no i rejsik Hektorem AG. Wiecie, Hektor z nami wielokrotnie pływał, dużo filmów mamy na Hektorze, fajna jednostka. Poza tym będziemy losować darmowe wejściówki, można by było tak powiedzieć, dla dwóch osób na zawody w Lubiatowie. To są te, które po prostu teraz się odbędą niedługo. Oczywiście reprezentacja leci tak jak leci, jak zawsze, a tu są po prostu dwie dodatkowe osoby, które po prostu uzyskają rekompensatę w 100% i do Lubiatowa polecą za darmo, ale mamy też Grauwela, też za darmo dwie osoby polecą. Mistrzostwa Polski Kutrowe, też dwie osoby z naszych zawodników polecą za free. Belonada Ogólnopolska, kurde, gruba kasiora tam jest, nie? 350 zł chyba kosztuje za osobę. Dwie osoby wysyłamy tam za free. No i oczywiście Grand Prix Polski Surf Kunger, też dwie osoby lecą za free, oprócz naszej reprezentacji. I trzynastkę mamy jeszcze 50% dofinansowanie, szczęśliwa trzynastka według rankingu. Ogólnie słuchajcie, sporo tego mamy. Staramy się nie trzymać tych pieniążków gdzieś tam jakichś członkowskich i innych rzeczy. Z powrotem dać zawodnikom, o to chodzi, żebyśmy się fajnie bawili i chyba wychodzi w miarę fajnie, wiecie, bo pomimo tego, że wiecie, na ostatnim Fish Expressie też wylosowałem od groma na ludzi, którzy nie są teraz na tej liście, to zobaczcie, ile ludzi jest u nas, no, bawimy się świetnie, no i myślę, że polityka firmy też jest dobra. Okej, mamy tutaj te nasze fistaszki, fajna sprawa, słuchajcie, w zeszłym roku ja nic nie wygrałem, ale były takie strzały, pamiętam Marcelina chyba Wawrzyniak, jak dobrze kojarzę, nasza klubowiczka kilkunastoletnia, po prostu wygrała zestaw spinningowy, bardzo fajny, tam chyba za 3 czy 4 stówki, tydzień od zapisania się chyba do naszego klubu, więc no ekstras sprawa. Aha, słuchajcie, tak, jeszcze to wszystko muszę posmarować klejem. I słuchajcie, teraz już będziemy lecieć naprawdę szybko, bo nie ma sensu tutaj tracić czasu na to. Kartka i tak od góry będziemy lecieć. Lecimy. No więc tak, Lubiatowo, dwa nazwiska. Tak jak mówiłem, nasza reprezentacja oczywiście no, ma tam te dofinansowania. Trzynastka szczęśliwa ma dofinansowanie. A za darmochę poleci na Lubiatowo Filip Lesner. Bardzo fajnie. Filipie, ty lecisz za darmo. Te fistaczki troszeczkę wychodzą tutaj, więc ja będę po prostu patrzał w waszą stronę, jak tutaj będę losować. Druga osoba na Lubiatowo. Piotr Cejnowa. Aha, on nie pokazałem, ale słuchajcie, przykleję to i teraz wam pokażę, proszę bardzo, fajnie, na Lubiatowo Filip Lesner i Piotr Cejnowa mają po prostu za free, znaczy się, no klub płaci za nich, tak, a chłopacy po prostu mają pokazać, co, jak potrafią łowić. Dobra, lecimy, Grauwel, no tutaj już cena jest troszeczkę większa, kto ma na Grauwela za darmo? Maciek Kucharski. No i ja się bardzo cieszę, że tutaj wreszcie, wiecie, łodziaki i tamte rejony, bo wiecie, zawodników Władek Team jest bardzo dużo. Z całej Polski w sumie. No, że Maciej, ty masz Grauwela, no za free, więc musisz być. Zresztą wiem, że i tak byś był. O, fistaszek jakiś wypadł, ale to go weźmiemy. Wypadł, to go weźmiemy. Kto tam tak mocno chciał tego Grauwela? Krzysiek Winnicki. No, Krzysiu, pyk. Grauwel za free dla siebie. Lecimy. Mistrzostwa Polski Kuter Darłowo. Koszta straszne, nie? Zobaczymy, kto będzie miał Mistrzostwa Polski Kuter Darłowo za free. No oczywiście my mamy, wiecie, swoją ekipę. O, tam wypadł jakiś fistaszek, widziałem. Wziąć go? Wziąć? Ale wezmę go, zobaczymy, co to jest. O, jeszcze zobaczcie, jest odwrócony do góry. Do góry napisami, ale zobaczymy, kto to jest. Daniel Gąska. Danielu, ja nie wiem, ile to kosztuje. 708, kurczę. No, kuter darmowo dla ciebie, o ile oczywiście będziesz chciał, bo wiadomo, nie musisz chcieć, ale jest. Jest, fajnie, fajnie, Danielu.
Także tutaj ty na kuter darłowo lecisz. Oprócz naszej tam reprezentacji, wiecie, oni też zawsze są rozpieszczani. Kto następny na kuter darłowo? Maciej Kamiński. Maciej Kamiński. Darłowo. Piękna sprawa, tak już mamy, tak to mniej więcej wygląda. No i bromada ogólnopolska, wiecie, ta w Pucku, co się dzieje. Dużo wędkarzy z całej Polski. W zeszłym roku naszych wędkarzy 25 było chyba z Władek Teamu. Macie relacje zresztą, o tam może wam podlinkuję. Fajna sprawa. To co, ma wypaść jakiś fistaszek? Nie wiem, wypadnie. Za dużo wypadło, trudno. Biorę, losuję standardowo. Wypadły to już wypadły, ich nie bierzemy. Pod uwagę, kogo mamy? Szymon Drzeżdżon, belonada. Szymonie, ty na pewno będziesz na belonadzie, bo ty byłeś w zeszłym roku, pamiętam, i nawet dobrze zapunktowałeś, więc zobacz, belonadę masz za free. Piękna sprawa. Ekstra. No mi się tutaj pojawiają, bo wiecie, komisja rewizyjna nas ogląda i w trybie live pojawiają się różne komentarze. Ja nie jestem w stanie już tego odczytać, bo to daleko jest ekran od komisji rewizyjnej. Niemniej jednak mam następnego fistaszka na belonadę i sprawdzam, któż to jest. Mariusz Rudiak. Rudiak, dobrze czytam. Mariuszu, belonada, 3,5 stówy, jesteś do przodu. O ile oczywiście chcesz. Nikogo do niczego nie zmuszamy. Lecimy Grand Prix Surf Kongera. No tutaj już mamy surf casting. Też wiecie, koszty są jakieś. Można sobie po prostu tutaj też zaoszczędzić. No po prostu klub puszcza te osoby. Tak można byłoby powiedzieć. Różne kluby mają różne no takie swoje wewnętrzne rankingi, a my mamy takie, widzicie, też losowania oprócz rankingu. Słuchajcie, dwa mam fistaszki. Tak się skleiły, o, jak widzicie. Dwa. To te dwa rzucimy na Grand Prix Surf Kongera, bo akurat to mam. Już nie będę po prostu drugi raz losować. O, tak wam pokażę. O, ciach, ciach. Proszę bardzo. Nie wiem, czy to widać. Ale no jest po prostu, no są nawet widać, że numerami lecą tak samo. To jest Janusz Adamczyk i Klaudiusz Bartnicki. Coś takiego mamy. I dwa osobne, ostatnie losowania. To jest stuwa od wędkarskiego.com. To jest po prostu nasz prezencik od sponsora za miesiąc tamten. Bo wiecie, teraz co dwa miesiące mamy losowania prezent od sponsora. O, niech trochę tego wypadnie. Kogo my tu mamy? Kogo mamy? Patrzymy. Jarosław Worach. Stuwa od wędkarskiego.com, bo w takiej kolejności tutaj to miałem. I Hektor AG, zaraz zobaczymy, kto tam popłynie Hektorem AG. Ja bym chętnie sam siebie też chciał kiedyś wylosować, wiecie, bo w zeszłym roku ani nic. Dwa mam, wyrzucam, bo ostatnie mamy, ostatnią rzecz losujemy. Może jakby było jeszcze coś, to byśmy to zostawili. Ostatni fistaszek, sprawdzam na pewno, jest jeden, jest. Sebastian Potrykus. Sebastianie, ty lecisz Hektorem AG. Rzucę te zbędne fistaszki. Tak to wygląda. Piękna sprawa. Od groma ludzi leci na od groma różnych imprez. Ale słuchajcie, to jest Fish Express kwietniowy. Maj oczywiście. Czerwiec. Dobrze mówię? Styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec. No i oczywiście w lipcu mamy następnego. Nie, w czerwcu mamy następnego Fish Expressa, bo co dwa miesiące przecież. No i będą wtedy następne imprezki. Także mówię wam, the best of. Zapraszam za miesiąc. Nie, dwa miesiące. Na Fish Expressa za dwa miesiące. Cześć.